Dałaby mi pani jeszcze siateczkę, co? Słucham? Dałaby mi pani siateczkę jeszcze? Siateczkę? No, wezmę na zupę tych pomidorów, co? One są takie ładne. Tak już mam pomidorówa chodziła. No i bardzo dobrze. No, i będzie miała z głowy. Mhm. Tak, nie, bo to wystarczy okroić troszeczkę. No, jasne, pod duszę i będę dobra, miała. No. Nigdy nie kupowałam tutaj. Dlaczego? Nie mam ochoty, wolę w dużych sklepach kupować. Mi się wydaje, że są wypierane małe sklepy. Przez duże molochy. W supermarkecie tutaj, Teczko, są dzinowrona białe o 5,99. A u mnie w warzywniaku są po 12, to samo. Sałata kosztuje tak jak u nas złoty 47. Złoty 50 w porywach, a na bazarku 30 w warzywniakach. 3 złote, więc to jest dużo pieniędzy. Wiadomo, że ta kobieta bierze towar, prawda? Ona musi sobie doliczyć dojazd. Ona musi mieć troszeczkę tą cenę wyższą niż w supermarkecie, no bo przecież nie wyszłaby na swoje, prawda? W tej chwili jest wolna amerykanka na warzywa. Każdy sobie wiesza cenę taką, jaką chce, to nie jest w porządku. W supermarketach może cena, może trochę jest niższa, ale no nie jest ta jakość, no nie jest ta jakość. No. O Jezu, ta fasolka da pani spokój. O Jezu, jaka ona jest dobra, ta fasolka. Ojej, ani łyka, ona jest aż słodka, wie pani. Tak, ona łyka nie ma. Nie ma, ja wczoraj wziąłam ten duży kalafior, nie? To więc dzisiaj sobie odpuszczę tą fasolkę, ale jutro po nią przylecę. Pani jak przyrządza fasolkę? Jak ja robię fasolkę? No. No końcóweczki się obcina. Jak nie ma łyka, to te wąsy nie odchodzą. Kroi się, albo jak to zależy, jaka to ma być, jak do zupki to trzeba pokroić. Jak tak jako jarzynka, to się nie kroi. Gotujemy, obcedzamy, bułeczka, masełka. O, to znaczy jak ja z bułeczką. I tak samo. A wie pani, że ta blondyna, co ze mną chodzi, aha, to ona znowu olej i cytrynę. Ja nie lubię. Tak? Nie. Ja mówię, dla mnie musi być tradycyjnie właśnie te masełko. Ta bułeczka, oczywiście. Jeśli chodzi o warzywa i owoce, to wolę tu. A inne rzeczy to kupuję w tym, w Oszombralu. Ja robię zakupy tam, gdzie jest mi wygodniej, po prostu. Jakieś proszę mi ładne wybrać. Ale wszystkie to. No to wszystko jedno. A borówki? Borówki też, specjalnie. Ja bardzo lubię osiedlowe sklepiki, zdecydowanie preferuję bardziej niż wielkie, molochowate w galeriach sklepy, także ja chętnie odwiedzam. No ja osobiście tak rzadko kupuję, jeszcze nie do końca pełnoletni jestem, ale no częściej chodzę do warzywniaku. Ja wolę w warzywniaku, ale to nie jest supermarket. Bez warzywniaku, pani, bez naszych polskich produktów warzywniaka. Tutaj można pewne rzeczy kupić dużo taniej. Jakieś takie historie. Papier toaletowy, ręczniki papierowe. Czy ja dobrze widzę, że to są naleśniki? Tak, dobrze. A co mają w środku? Ser. Ogromnie. Nie, o serem. Tym. To. A z serem, tak? Serem na słodko. Aha, to też od pana Marcina. Tak, wszystko jest od Marcina. Bądźmy zdrowi. Jedzmy tak, warzywa, owoce, polskie oczywiście i bądźmy zdrowi. To jest najważniejsze. I kochajmy nasze dzieci małe.